No, do tego dworca. Cześć, Amizor! Zapraszam Was na kolejny odcinek z Iskana z PlayStation 4. Miasto szczęścia, miasto ogrodów. Dawno mnie tu nie było, zresztą jak w... ogólnie Cities mnie dawno nie było. Miałem 2 tygodnie prawie, żebym powiedział odwyku od Cities. Powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo się stęskniłem. No więc mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda nagrać może nie wszystkie serie, które były tutaj, ale przynajmniej dosyć dużo. Więc co tu dużo mówić? Zaczynamy. Jest jakiś ciekawy tunel. Dobra, ja tego całego miasta... w sensie tak, chcę się dzisiaj zająć popytem i zauważyłem, że faktycznie rozwinęliśmy dosyć nieźle tutaj tą część. Więc to też bym chciał rozwinąć, zaczynając od tego, że tu by się przydał dworzec kolejowy. Ale jest noc, więc... co do tego chyba nie będę dużo tutaj interweniować. No tak, bo wydaje mi się, że to robi dosyć ładne już zyski. A my tutaj... w tym mieście jesteśmy tylko w jednym celu, aby, no właśnie, handel rozwinąć jeszcze aktualnie. Jak jest z wodą? Prawda, zacznijmy od tego. Dobrze, widzę, że tutaj niedługo tak będzie nawet niewystarczające. Tak, w ogóle się robi taki pętelka, bym powiedział, dookoła tego. Tu się dosyć dużo ciekawych rzeczy dzieje. Tak, możemy kupić jakby coś nowy kawałek ziemi i tak. Tu widzę, że to nie jest najnowsza mapka, bo ja tutaj wymyśliłem coś. A nie, to jest już z tym. Ale mimo wszystko to nie działa. No dobra, widzę, że trzeba zostawić tutaj ten kawałek drogi, który tutaj robiliśmy go wcześniej. Tak, ponieważ po którejś aktualizacji Cities się zepsuło to. I no właśnie, nasze wszystkie pojazdy muszą mieć miejsce do zawracania, a takie coś im nie odpowiada. Nie wiem czemu. Zupełnie szczerze, nie mam żadnego pojęcia czemu, ale ewidentnie autobusy tego nie polubiły. No tutaj ten... trochę tak jakby na granicy jest, albo nawet bym powiedział, że poza nią. Dobra, to tak, zobaczmy jak tutaj jest obsługa nasza. A powiedziałbym, że całkiem nieźle, tak. A, bo tu mamy metro... Swoją drogą, jeżeli miałbym być szczery... a ja jestem z wami szczery... to ta linia metra, która tutaj ma stację, w sensie, o, że tam, powinna tutaj podjeżdżać pod ten dworzec i mieć po prostu punkt przesiadkowy. Chyba tak zrobimy. Bo teraz, dzięki temu, gdzie jest ta druga stacja metra? Tutaj gdzieś. A, to jest ta stacja metra. A, oni nie mają właściwie przesiadki. Tutaj, tak? No nie. Nie, po prostu przejeżdża pod tym. To zupy tutaj miejsce przesiadkowe dla tych linii, ponieważ jestem przekonany w 100%, że ono się nam tu przyda. Nie, to tak, zacznijmy od podstawy, czyli wyburzenia tego tunelu. A, i trzeba oczywiście usunąć nawet przystanki te tutejsze. Dobra. Cyk, cyk. Dobra, to też wyburzymy i stąd trzeba przenieść, ok, ma jakiś tam budżet, tylko że jest plusem, plus jest mały. Sądzę, że jak tak będzie, to tutaj duże miasto tego nie odczuje jako jakąś wielką, nie wiadomo, ekspansję i w ogóle zmianę kolorów. Natomiast my tu będziemy mogli dzięki temu przycisnąć tutaj ścieżkę. Tu ją trochę... aha, i tu ją dociągniemy. No ma tak, bo też mają dojście do metra. Nie chcę ich tak zostawić bez. Że mieli, a ja im usunąłem. Nie. I stąd sobie zrobimy po prostu wjazd w ten tunel tutaj. To, że nam nie będzie chciało to po ludzku się wczepić. No tak, tak właśnie widzę, że tak coś nie chce. No ma, tutaj się wczepisz. I stąd będzie po prostu odjazd naszego metra do tego tunelu. O, to sobie zrobimy po prostu taki ładny jakiś zakręcik. A powiedzmy, że może być. I dzięki temu teraz nasze pociągi te tutaj stąd.
Tak, one teraz sobie zrobiły trasę na okrągło, bo wiecie, bo Stylus jest w teorii zmyślny i jak ma trasę, że może wpuścić na okrągło pociąg, z tego skorzysta. A właśnie widzieliśmy, że może, mogło i skorzystało. Teraz tak, nasze pociągi tutaj będą miały punkt przysiadkowy, czyli będzie faktycznie stacja, coś takiego ala Stadion Narodowy, tylko w Warszawie, tylko że zamiast dwóch peronów mamy jeden. I to jest oczywiście wersja gorsza, no bo nie będę ukrywać, że tu będą się przestawić korki, ale nie chcę nic na razie. A, w ogóle widzę, że tu są niezłe dosyć ruchy ludzi. Tak czy siak, idąc za meritum dzisiejszego odcinka, mamy dosyć ładny popyt na handel. I my w ostatnim odcinku, my ten handel tutaj wykorzystaliśmy. Jak widać na załączonym obrazku. Co oznacza, iż przydałoby się go zrobić więcej. W ogóle jak tutaj jest z ludźmi? Okej, okay. Docierają do tych stacji drzwiami i oknami. No to tak, mamy do wyboru albo ciągnąć tutaj dalej, albo kupić nowy kawałek ziemi. I to jest dosyć ciekawe pytanie. Bo z jednej strony możemy kupić o ten kawałek ziemi, pójść w tamtą stronę, a z drugiej możemy się przenieść tutaj na tą drugą część. Wiecie co, przesunięcie się na tą drugą część brzmi bardzo atrakcyjnie, ale nie wiem jeszcze jak je podłączyć tutaj ze sobą. Chyba bym stąd zrobił. Czekaj. Czy mi się dobrze wydaje? Nie, już są wszystkie miejsca zajęte. Pamiętałem, że zawsze tutaj był ten wielki węzeł i zazwyczaj nie było, były wolne w nim miejsca, ale już tak nie jest. Tak, byśmy mogli sobie spokojnie puścić tramwaj na tą stronę, ale chyba tak czy siak możemy go puścić. Dobra, proponuję tak, z tej drogi sądzę, że 3 miliony ludzi korzysta. Mam na myśli, że nie korzystają z niej. Więc możemy chyba spokojnie ją wywalić. I na jej miejscu zrobić taki ładny, ładny, przepiękny mostek. Tak, ale Maryko tu może też trzeba nie przebudować. Zobaczymy zresztą. To tak, to zacznijmy od uformowania tutaj terenu. Jest noc, więc idealne warunki do tego robienia. W ogóle mamy teraz chore zarobki. Plus 66 tysięcy. Co ja robię w tym mieście z tak małym budżetem? Jeśli mi chodzi o budżet faktyczny, jaki nam tutaj został. Dobra. Okej, i tutaj sobie na razie zakończymy. Żeby nie było, może kupimy kiedyś tamty kawałek ziemi, ale ja lubię wykorzystywać to, co mamy. I tak, będziemy mieli tutaj... ale dziwne. Czemu to się świeci, a czemu to się nie świeci? Wykorzystamy sobie tutaj... A, bo tutaj jest inna droga. Wykorzystamy sobie właśnie tutaj ten most. I zrobimy sobie zjazd. Tutaj na most mój. Tylko tak, aby to ładnie wyglądało. Musimy sobie puścić tutaj, tak, tu będzie się ciągnąć taka prosta autostrada. A żeby ona ładnie wyglądała, no to właśnie potrzebujemy już dnia. A jego ewidentnie nie ma. A nie chce mi się włączyć go w ustawienie, bo mimo wszystko czasami lubię jak jest. Dzień, noc. Czekaj, czy ja to ustawiłem? Nie ustawiłem, świetnie. Nie wiem, czy za chwilę znowu z tym kłócił, że jak to nie działa, skoro tego nie włączyłem. No i tak, i stąd dojedziesz sobie na razie dotąd. I tutaj już będziesz sobie jechać na tej wysokości, na której ci tam wypuściło. Tak, bo tutaj jesteś wysoko. Ja nawet widzę, że jeszcze wyżej. No to jeszcze wyżej musimy zacząć już odbijać w powietrze. Nawet możesz jechać chyba do góry trochę. Bo tam jest to strasznie wysoko wywindowane. O, i dobra, jesteśmy już na takiej wysokości, więc jest już dobrze. I teraz tak. Dojedziesz sobie tym mostkiem. No, takim mostkiem. Gdzieś tutaj. Okej, dwa mosty się zrobiły, świetnie. I stąd będziesz sobie właśnie wykręcisz sobie. No ja chciałbym to zrobić tak, żeby tutaj się to podłączyło, ale widzę, że to nie będzie takie proste. Dobra, zróbmy sobie, że zjedziesz sobie tak i tak. No, świetnie. Jest to hula w dusza, ale jest. Więc mamy podłączenie teoretycznie już z miastem.
i tak, podłączenie z drugą częścią miasta też może kiedyś wymyślimy sobie, ale to na razie. To na razie będzie w kategoriach może kiedyś. To byłoby najlepsze podłączenie, tak? Ale wiem, że takiego nie możemy wykonać, niestety. Dobra, no i teraz musimy podnieść do takiej wysokości, aby nam się to podłączyło. To jest ta wysokość. Teraz tutaj są. Czyli czy to nie jest przed tą wysokość? To jest lekko. Okej, tylko trochę inna. Okej. Tylko to bym zmienił, bo tutaj faktycznie trochę nam odbija. W sensie, że nie jest idealnie na wprost. Teraz jest idealnie. Jedynie, że też trzeba byłoby tu zjechać już trochę wcześniej. O jeden w dół jeszcze. Cyk, cyk. I idealny dojazd do autostrady mamy zrobiony. No i teraz tak, stąd by się przydało właśnie zrobić ten nasz mostek kolejny. Chyba go takiego zrobimy. No. Idzie co prawda trochę do góry, to możemy go tutaj podreperować jeszcze, ale poza tym to tutaj właśnie taki długi chyba będzie najlepszy. Tak, ja jestem ciekawy, tutaj mamy tutaj zupełnie nowy teren, nad którym możemy teraz pracować. To wydaje się dosyć ciekawe. Okej, dobra, powiedzmy, że mostek całkiem nieźle się udał. No i teraz trzeba zacząć myśleć, tak, ja tu nie widziałem tego klifu wcześniej. A tu jest taki dosyć ładny klif. To dobrze, dobrze. I zróbmy ten nasz mostek z tej strony. Bo on mimo wszystko będzie dosyć ważnym mostkiem. My go oczywiście zrobimy. Mamy dwie opcje do wyboru i chyba skorzystamy z tej drugiej opcji, bo mamy opcję albo puścić faktycznie tramwaje na moście. Tylko wtedy mamy dosyć duży minus. Mamy tylko dwa pasy drogi. Albo zrobić trzy mosty, z czego jeden będzie kolejowy, jeden będzie tramwajowy, a po środku będzie droga. I chyba przy tym pozostaniemy mimo wszystko. Ewentualnie, dobra, zrobimy dzisiaj tramwajowy most. Dobrze, sobie spokojnie prosto dojedzie do tego. I obok puścimy na razie aktualnie jeszcze ten drugi. Okej, czy my tutaj będziemy musieli trochę zjechać w dół, ale dobra. No i tutaj zaczniemy naszą trasę tramwajową. I to też celujmy w klif. Żeby na klifie, te wszystkie mosty będą się łączyć na klifie, tak jak mamy na sterówce. I ewentualnie jakieś dolne zjazdy podobnie na nim jeszcze. No, chcieliśmy połączyć ta dolna część. Okej, widzę tutaj już jest siatka się włącza. Bo nie mogę wycelować dokładnie tu, gdzie chcę. O, tu byłoby dobre miejsce. Tylko tak, też tutaj mamy posterunek policji. I ten posterunek policji jestem przekonany, że nie był przygotowany na to, że tutaj kiedyś włożymy tą drogę. Ale to nad tym pomyślimy sobie za chwilę. Dobra. Idealne miejsce na taki słup. I stąd możemy już spokojnie zacząć budować dalej. Czyli no tak. Ma to się skończyć tu. Ale wszyscy wiemy, że City Skyline będzie ze mną walczyć, żeby tego tak nie skończyć tu. Wszystkie osoby, które chyba sam to wiedzą to. No ma, mostek jest co najmniej przedni. Mam na myśli, że ładny. Więc jestem z tego dosyć ładnie zadowolony. A, nawet mogę podłączyć. Ładnie. Dobra, jakbyśmy podłączyli go tutaj. No ma, trochę do góry podjechał. Trochę za wysoko, to już mi się nie spodobało. Okej, tak, i tutaj sobie dojedziesz do góry. Co nie? No. Nie, i tutaj nie zrobimy tego takiej prostej drogi też, żeby nie było. Tu sobie trochę wykręcimy już. O, w bok skręcimy. I ta nasza autostrada, która tutaj się ciągnie, to. Oj, przepraszam. To tak, oczywiście za nią, na wjazd na nią, zrobimy sobie punkt poboru opłaty.
No to jest, wiecie, dosyć wysokiej klasy autostrada. Mam na myśli, nawet nie muszę wam mówić chyba, jaki to jest wielki, ogromny skrót. Chociaż właściwie punkt powodu opór byśmy mogli postawić tutaj, a tutaj sobie nie psuć przestrzeni. Chyba to jest lepszy pomysł. Dobra, to punkt powodu opór sobie postawimy tu. Jakoś im dociągniemy wszystkie surowce, spokojnie, o to się nie bójcie. To tak. Woda. Woda będzie, nie będzie trudna, bo tutaj jest sobie króla, to już ją widziałem wcześniej. Tylko trzeba ją podłączyć, a nie puścić nad nią. Dobra, podłączone. I co do prądu, no to nie ma nic lepszego od wiatraka. Dobra, to tutaj tą część mamy już załatwioną właściwie. Natomiast stąd puścimy sobie już drogę ładną, piękną, wspaniałą. Możemy nawet taką puścić. Oczywiście też jakoś tutaj się skręci ładnie. I nawet byśmy mogli powiedzieć, że tutaj się by podłączył prosty. Dobra, to tak. Początek mamy już zrobiony, bo mamy tutaj dojazd. I tak, póki jest dzień, a jest jeszcze chwilowo dzień, bym bardzo chętnie sobie zrobił tutaj właśnie tą drogę, która się będzie tutaj ciągnąć wzdłuż tych bulwar. Jakkolwiek tego byśmy nie nazwali, to są bulwary. I tak, oczywiście na bulwarach jest zawsze ścieżka rowerowa. To chyba nie muszę nigdy tego wytłumaczyć już. No i widzę. Nie wiem, czy w wszystkich miastach macie bulwary, ale w Warszawie nam zrobili jakiś czas temu. I jestem z nich dosyć dobrze zadowolony. No bo w końcu gdzieś można się przejść nad Wisłę. Podobno kiedyś to było niebezpieczne wręcz w Warszawie. Ale teraz już są bulwary, więc można powiedzieć, że się idzie nad Wisłę. Bezpiecznie. Dobra, i tutaj ten dosyć ładnie zakręca, widzę. Zostałem tylko, dokąd to tak ładnie zakręca. No właśnie, dokądś wcześniej. Chyba dotąd. Ale no bo widzę, że ogólnie tutaj jest jakoś to odjechane z tym. Więc jak zrobię sobie dotąd, to chyba dużo się nie zmieni, a właściwie to nawet bym powiedział, że dotąd. No później tutaj możemy sobie zrobić po prostu taką. Czekaj. No i dotąd dojedziemy sobie. Dobrze, no i tak jak mówiłem, tutaj gdzieś chciałbym właśnie zrobić sobie taki zwęzeł, aby faktycznie był zjazd na dół. Czyli skrzyżowanie na tym moście. Tylko zanim to skrzyżowanie zrobimy, ono będzie tylko z jednej strony, no bo wiadomo, po drugiej stronie będzie nasz węzeł, nasze pociągi. I tak, co do pociągów, tak, tu w ogóle jest ten tunel, którego tutaj nie będzie teraz. No bo jest po prostu zbędny. I normalnie będziecie sobie tutaj jechać na nasz autobus dalej. Proszę bardzo. Czekaj. Widzę, że to nie było też tak puszczone najlepiej. No, no, niech będzie. No i niech będzie na razie. Ja tu oczywiście jakieś podłączenie sobie podrobimy, no na przykład tutaj takie mogę sobie zrobić aktualnie. Ale widzę, że to nie w tą stronę, no bo mi się zrobiło. Tu już jakiś drut w ogóle był, to też było ciekawe. No a póki co sobie zrobimy takie coś i stąd sobie zrobimy po prostu tunel. A ten tunel wyjedzie sobie tu, bo tutaj widzę jest miejsce chętne na tunel. Okay, albo i może tak nie do końca. Tu są tramwaje, tam nie. Gdzie byśmy z tym tunelem wyjechali? Bo wszystkie tunele mają coś, się bardzo ludziom podobają. Tu by może musielibyśmy go najpierw zrobić, żeby jechał już w dół. Dobrze, mam być szczery, to tutaj będzie dobry tunel. A, tylko jest to, a przy tym nie da się dyskutować, czy to będzie tunel, czy nie. A ma. Tu nam wejdzie spokojnie. Okej. Wchodzi? Wchodzi. Świetnie. No i stąd sobie po prostu zmienimy podłączenie tego tunelu z tym. I jakby też mamy podłączenie z górą. Natomiast wracając z naszego pociągu. To tak, nasz pociąg. Wsiądźmy na pociągu byle jakiego. Stąd będzie sobie jechać. O, tu jakaś. A, stąd nie łapie się jakaś. Jakaś linia pomocnicza mi się łapie, a ja nie lubię jakieś linie pomocnicze. Tutaj łapią. To tak, zacznijmy może z tej strony, bo jak już z tej strony puścimy dobrze, to po tamtej stronie już nie będą mieli co dyskutować.
Dobrze, wydaje mi się, że to całkiem nieźle idzie już na początek. Okej. Tak. Tu sobie faktycznie to też zjedzie. I tutaj sobie to jakoś odbije w bok, nie wiem, jeszcze się zastanowimy. Na jakiegoś najbliższego dworca. Tak czy siak. Będziesz powiedział, że tutaj bym postawił jakiś dworzec. Może jakoś to nieźle nawet wykręcić. I tu postawimy sobie dworzec pierwszy. Dobra. No i stąd. Dobra, stąd. I tutaj sobie ładny, piękny tor dojedzie. Nawet by powiedział, że spokojnie do tego miejsca. Okej. Tutaj już sobie trochę zjedziemy w dół. W sensie, albo nawet nie trzeba. Bo tak, gdzie mamy tutaj jakieś nasze pociągi? A ja nawet nie działam pociągi nasze. Tu są nasze pociągi. Czekaj, czekaj. Nie? A, bo ja mówię. Ja miałem na myśli ten węzeł. Ale ten węzeł jest trochę w innym miejscu niż myślałem. On jest tu. A nasz most jest tu. Tak, żeby puścić ten pociąg tutaj tak bezpośrednio, to nie będzie takie proste. A nie mówię, że niemożliwe. Możemy tutaj zrobić przecież tunel, zjazd do tunelu. Czekaj. Jakoś się to robiło tak, żeby było to mniej. To. No, a widzę, że tutaj tam. Tutaj ewidentnie nam to nie będzie chciało wyjść. Poczekajcie. O, jest, świetnie. No i powiedzmy sobie, że dojedziesz gdzieś tutaj. No tutaj jest michmasz z tym skrzyżowaniem, tak? Tutaj się zrobiło, nie wiadomo co tam właściwie też się zrobiło. I stąd byśmy sobie właśnie zrobili ten tunel od razu do tego. Z tym, że też sobie zrobimy może możliwość, żeby stąd wjeżdżał jakby coś jakiś pociąg. Tak, chyba też nie jest jakiś pomysł. Tylko tak, tak czy siak, trzeba przesunąć naszą straż pożarną, która tutaj była aktualnie. No długo, długo i jeszcze raz długo. Wiecie, że tak można nieskończone przynosić budynki. Jakby coś to wam właśnie powiedziałem. Znajdźmy sobie nasze tory i stąd powinniśmy sobie zrobić po prostu prostą trasę. No i tak, w dół tutaj sobie nie zrobimy prostej trasy z przyczyn oczywistych, więc tak. Ten dół... To już musi sobie tutaj zjechać na tutaj trochę w dół. Powiedziałbym, że na takiej wysokości jesteśmy już spokojnie bezpieczni. Przepraszam, kurwa, ale coś mnie zapało. Znowu. Nie wiem co, ale. Dobra. I stąd sobie zrobimy tutaj zjazd właśnie, żeby to sobie nam wypoziomować. Okej, widzę, że jeszcze wyżej musi być. Dobra. I teraz sobie. Okej, trochę niżej. Poczekaj. Czekaj. Zaraz odkryję tą wysokość, tak? To jest tylko kwestia chwili. Może to jest to. No dobra, niech już będzie to. I tutaj oczywiście mi trzeba sobie teraz zrobić na maksa górkę. O, coś takiego. I wtedy to sobie spokojnie w to wjedzie. O, masz poziom. I dokładnie. No jest, taki tunel jest. Ale nic lepszego nie da się zrobić w City z takich wypadków. Jedyne co faktycznie mamy tutaj jeszcze zrobić to... Żeby tutaj to już jechało dobrze do góry. No, ja tu widzę, że ta górka trochę zmieszała. Jednak. A, no ma, jest już normalnie jednak.
O, i zawsze już to będzie coś, bo będzie już jechać trochę do góry. Dobra, no i stąd, tak jak mówiliśmy, mamy zrobić sobie podłączenie. To tak, jeden tunel będzie iść sobie, no niestety ten dworzec trzeba ominąć, bo nie da się inaczej. O, i sobie się podłączę gdzieś tu. Może zróbmy sobie dojazd dotąd i tutaj zróbmy sobie podłączenie. Okej. Natomiast drugi sobie odbije do tego tunelu, tego tu. To będzie dłuższa trasa. Tu będzie nam metro wychodzić z tego, a nie pociągi, no ale tak czy siak. Metro tam będzie własne, tak? Bo tak jak tutaj no, widzimy jak to jest z tym, to tam sobie zrobimy własną linię metra. Aby było ciekawiej. I tylko pociągi będą ich łączyć. I ewentualnie coś jeszcze. Ale nad tym jeszcze pomyślimy. Dobrze, postawmy już od razu tutaj ten nasz dworzec, bo ja jestem bardzo chciałbym go już postawić. I żeby mogło się tutaj coś budować, bo jak już będzie pierwsza komunikacja, to wiecie, to już będzie. To już się zacznie cywilizacja, bym też powiedział. No, tak, tutaj ten nasz dworzec to właściwie chyba tak możemy postawić. I teraz tak. My tutaj w jednym miejscu tylko wykorzystaliśmy kolej jednoszynową do podłączenia tych dworców. Tak. I właśnie się zastanawiam, czy tutaj postawić duży dworzec, czy mały dworzec, bo w teorii możemy tutaj zrobić sobie własną oddzielną sieć kolejową na tej całej sekcji. Chyba to będzie nie taki zły pomysł. Przy okazji będzie stacja metra. Dobra, to niech będzie. Będzie to głośne. Jak diabli. Ale nie mam nic, co w tym momencie mogę pomóc. Dobra, jest trochę wyżej niż myślałem. Bo tutaj ten oto będzie musiało trochę podjechać, ale. Ale można cofnąć. To jest ta sama wysokość, to jest o jeden do tyłu. O, trochę nam budżetu zeszło. To też ewidentnie. No i możemy włączyć już play. I stąd sobie zróbmy prosty dojazd. No na razie nie, nie tutaj. Gdzieś dotąd. Bo tutaj już jest normalna sytuacja, jeżeli chodzi o drogę. No i jakieś możemy teraz wymyślać już jakieś węzły. To tak, na pewno tak jak tutaj mówiłem wam, tu mieliśmy zrobić podłączenie, więc tutaj sobie je oczywiście zrobimy. Czyli tak. Tutaj tak, tylko w przeciwnym kierunku, abyśmy mieli właśnie więcej pasów. I tutaj będzie to sobie zjeżdżać chwilę. No, albo zrobimy tę wersję krótszą, czyli żeby to sobie zjechało tutaj pod to. Chyba tak też zrobimy. Czyli użyjemy czego. Użyjemy trik, każde miejsce jest do wykorzystania. Nie lubię tego triku, bo to mi się kojarzy z SimCity. Ale w SimCity, tak bym powiedział komuś, że takie drogi tutaj są. Znaczy, no, wiedzą już teraz, że są takie drogi tutaj, ale mimo wszystko w SimCity to inna bajka. To jest inna zupełnie bajka. Teraz widzę, że coś to zepsuło. No i teraz już jest dobrze. Teraz tak, jak tutaj to zmienię, to tutaj to wszystko się zmieni. No i tutaj w teorii już jest dobrze. No, widzimy nasze pojazdy tutaj do sprawdzenia drogi teraz tylko jeżdżą. No tak zawsze jest. I od razu robimy, że nasze całe bulwary to będzie właśnie ten nasz handel ekologiczny. Bo abyśmy mogli w końcu tutaj coś w dzisiejszym odcinku zrobić. No tu jest minuta odcinka, pewnie już jest koło 28, więc no będziemy kończyć. Mam nadzieję, że będziemy kończyć lepiej niż to robiłem w ostatnim roku. Czyli kończymy. 3 minuty później. Kończymy. 10 minut później. Kończymy. Tak to było w tamtym zeszłym roku. I tutaj nawet możemy sobie dać taki duży trochę kawałek. No bo ja bym powiedział, że po całości mamy nawet duży. Ładuje się. Na razie dotąd. I kawałek w tą stronę. No powiedzmy, że dotąd. Więc jakby coś, w teorii mamy już tutaj podłączenie, już się budynki budują. I zróbmy sobie podłączenie co do wody. Czyli wzdłuż
Wzdłuż tego, bo zaraz jakieś kafejki tutaj jeszcze mogę podostawiać i inne cuda nie widzę, ale tutaj po prostu jeszcze bardziej im się opłacało, ale widzę, że od razu się budują, bo znikąd się zaczęli tutaj pojawiać. Pociągnijmy tutaj od razu pociąg, żeby było faktycznie jak tutaj dojechać. Okej, okay, no tylko tak, najpierw widzę, że trzeba mimo wszystko zrobić wodę. A, bo ja im w ogóle tutaj dociągnąłem tą wodę, co prawda, ale dociągnąłem bez sensu, bo nie jest nasza ruda podłączona z niczym. To podłączmy z naszym... Od razu bezpośrednio będziecie mieli wodę. Cieszyć się. I prąd. Tak, prąd to też jest rzecz, tutaj właśnie nie przemyślałem chyba, jak ją tutaj dostarczę. Tędy po środku chyba nie przejdzie, co nie? Przejdzie. No, to tu po środku stąd pociągniemy sobie. Obok tego mostu, bo... No bo... mogę. Czekaj. Okej. To tak stąd. O, tutaj się ciągnie akurat, to będzie ładnie tutaj to wchodzić. Dobra, no i stąd będzie się tutaj ciągnąć cały czas prosto. Że przez wszystkie słupy może nawet przejść. Ale nie, ja nie chcę, żeby przechodziło przez wszystkie słupy, tylko żeby to w miarę normalnie wyglądało. Czyli na przykład jeszcze raz. Trzeba stąd jeszcze to wywalić ustawienie i teraz mogę zrobić, żeby w miarę normalnie wyglądało. To jest niemożliwe, żeby normalnie wyglądało, ale jakakolwiek sens jak tutaj proporcji zachowania przyda się zawsze. To wam mówię z przyzwyczajenia. Zawsze jakikolwiek ładny... Cokolwiek zrobicie ładnego, to zawsze będzie na plus miasta. Bo nawet wizualnie, jak ktokolwiek na niego patrzy, to już będzie... O, ładnie wygląda. Więc to tak. Nawet jak ja kiedyś popatrzę, może na jakieś wasze miasto, to... Wtedy od razu będą plusy. Bo ja lubię, jak ładnie wyglądają miasta. Dobra, tutaj sobie przyciągniemy. Nie trzeba tutaj tego ciągnąć, ale ja lubię, jak jest zachowany taki ciąg komunikacyjny faktycznie, że da się to ze sobą wszystko podłączyć. Dobra. Tu i tu. Stąd to się dalej będzie ciągnąć. Ciach. Ciach. Tak, i tutaj jest problem, bo tutaj to nie potrafi tak wysoko iść. To już zauważyłem wcześniej, niestety. Ale dobra, niestety. Ale no, z tym nic nie powalczymy. Bo nie mamy jak. I teraz tak, przesunę tutaj to troszeczkę. Tak, kończymy dzisiejszy odcinek. Puścimy tylko pociągi dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. A w kolejnym zajmiemy się całą tutaj infrastrukturą, żeby po pierwsze już domki, kiedy trzeba się tutaj budować. No bo chyba nie uwierzycie w mnie, ale tutaj jeszcze nic sensownego właściwie nie zrobiliśmy, żeby cokolwiek tutaj mogło się już budować. No mam. Wy już macie to, więc możecie się tutaj budować. Natomiast ja od razu teraz puszczam pociąg. I tak, ten pociąg puścimy sobie pierwszy od razu do tej stacji. O. Tu będziesz sobie wjeżdżać pierwszy. Tak, i pierwszy by tu przejeżdża tutaj na tą część. C, no nam na niej będzie. I możesz wrócić, ale nie ma to zbytnio dużego sensu. Więc stąd, gdzie byśmy ciebie puścili, najlepiej byłoby cię puścić do naszego CPL. I chyba tak też zrobimy, żebyś ty wjeżdżał faktycznie do głównej naszej linii. Tylko jeżeli ja bym zrobił nawet z siebie pociąg pośpieszny i byś wjeżdżał tutaj bez kolejki. Tylko na który tor wie wpuścić ciebie? A to jest już, widzę, większy dylemat. Nie kupuję nowego kawałka ziemi. Czekaj, dobra, puścimy ciebie na ten, który jest bezpośredni. Czyli ten. I później sobie zawrócisz bezpośrednio przez... No przez ten dworzec musisz przejechać. No nie ma bata, no nie przejedziesz nie przez ten dworzec. Później z powrotem przez to i wrócisz sobie do tego dworca.
I tak, w teorii moglibyśmy zrobić tutaj, żebyś ty sobie podłączyłeś tutaj z tym, ale ponieważ jesteśmy przekonani, że tutaj będzie jechać dalej ten pociąg i może nawet jakiś maglev wtyki tu powstanie, tak? Nie mówię nie. Nigdy nie mów nie. Chociaż to miasto jest przeciwne wszystkim, jakimkolwiek, wszelkim hałasom. Więc w teorii od razu powinienem powiedzieć nie, ale nigdy nie mów nie. Więc zobaczymy. Okej, widzę, że tutaj trzeba trochę skręcić, bo tutaj zahaczamy kawałkiem o most. A most to jest rzecz, która nie lubi innych mostów nad nim. Ach, chyba już mogliście się nauczyć. Cities. Most i drugi most to wrogowie. Tak samo jak most i tunel. To są najwięksi wrogowie akurat. Odwieczny bym powiedział. No i tutaj możemy już sobie zrobić dzięki temu taki ładny, piękny przejazd. Natomiast drugi pociąg, jaki sobie tutaj stąd puścimy faktycznie, bo to nie byłbym sam, gdybym puścił tylko jeden pociąg, to będzie już jechać tutaj tą trasą tędy, na okrągło, jednym torem, tylko to mam, nie wiem, to też jakoś nie wiadomo co wymyślać. No, widzimy pociągi towarowe, jeżdżą na okrągło i tutaj sobie przez tę stację tędy, w drugą stronę, żeby tutaj ta stacja była oczywiście w dwóch kierunkach wykorzystana, nawet z tego jakiegoś jeszcze innego peronu. I wtedy tutaj sobie też dojedziesz oczywiście z powodu tego. Dobrze, ludzie tutaj widzę, że cieszą się na dole. I a propos tych ludzi na dole, sądzę, że wydaje mi się. Jak po pierwsze, byśmy sobie zrobili tutaj stąd ścieżkę na dół. No na pewno by mi się spodobało, tylko teraz jak ja mam tutaj dociągnę. A tutaj, tu jest. No ale nie dociągnę. Tu ją. Tak, nie, tu ją dociągniesz. No chyba ty. No ma, i tutaj sobie zrobimy przejście już zwykłą ścieżką, bo zwykła jest węższa i zwykłą można więcej miejsc dojść. Dobra. Nawet z czymś takim mogę już się zmierzyć, ale mi chodziło tutaj bardziej, żeby było po prostu dojście od dworca. I w ten sposób tutaj je oczywiście zrobimy. Czekaj, tu. Powiedzmy, że tu odtąd i czekaj. Cyk, cyk, macie dojście do dworca. Zobaczmy, jak tam ludzie korzystają z naszego pociągu. Reasumując dzisiejszy odcinek. Coś tam. Mogę czekać, jak tam. Coś tam się. No, coś tam powoli idzie. Co ci się nie odpowiada? Jak to ty nie masz jeszcze prądu? Okej, nie dali ci prądu, jak jechamy. No, zobacz tylko, z kim ty tu żyjesz. Okej, no i tak. Pierwszy pływający taki stateczek możemy już im tutaj postawić. Oni będą w niebo wzięci. Tutaj taki drugi. I z takich tych jeszcze możemy nawet dać im tutaj molo. A co do takich pływających rzeczy, to tutaj możemy też im dać. I ewentualnie taki mały jeszcze. Dobrze, zobaczmy pociągi. Czy ktoś z tego korzysta? Czy ktoś tutaj dochodzi? Widzę, że ktoś jedzie tutaj. Idą ludzie. Pojawiły się ścieżki piesze, to znaczy, że ludzie zaczęli chodzić. Co jest ten bardzo z tego zadowolony, no bo wiadomo, wszyscy się cieszymy, jak ludzie korzystają. Jedzie pierwszy pociąg. Z daleka oczywiście. I widzę, że już na niego ludzie czekają. Tutaj. A, bo to jest ten tutaj. No to tak, na tego to na pewno będą czekać, bo to jest taka linia, która po prostu łączy naprawdę niezłe odległości od siebie. Natomiast czerwony to jest, jedzie po tych handlowych bardziej częściach. I co prawda po handlowych jedzie faktycznie, to już tutaj 17 osób czeka. Tutaj aż jedna, żeby pojechać tutaj. No to jeszcze może nie do końca aż tak się dużo dzieje, ale okej, tutaj widzę, że coraz lepiej, to możemy nawet trochę podnieść bilety. To będziemy mieli z tego większe zyski. Odcinek standardowej długości, bo jak zawsze nie mogę się skończyć i wyrobić. Zobaczmy, bo widzę, że tutaj ludzie korzystają z tego skrótu. No, nawet chociaż dosyć nieźle skorzystają i dokąd oni jadą. Oni w większości dają sobie faktycznie skrót tutaj, ale część z nich, część jechała stąd. Ciekawe. No ale jak widzimy, najwięcej tutaj tędy pojazdów prywatnych i parę ciężarówek. Zrobimy tutaj jeszcze w kolejnym odcinku wjazd, aby z tamtej strony mogli dojechać, bo wiadomo, że to byłoby to, bo tak właśnie widzimy, że tutaj część jedzie i tu zawraca. Tego nie chciałbym, żeby takie rzeczy tutaj się widziały. No ma, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!
I'm going to go to the next one.